C330 i problem ze stacyjką, czyli tym. Już mówię, o co chodzi. Po włożeniu kluczyka zaświeca nam się lampka, aczkolwiek o, na przykład zgasło. Tutaj dociskam, widać, że po prostu coś nie łączy. Widać, że ona tak mruga trochę i coś nie łączy. Co za tym idzie? Skoro nie łączy tutaj, to dopóki nie zaświeci się lampka, ta właśnie czerwona tutaj, no to nie odpalimy w ogóle sprzętu. Także w tej chwili na przykład jakbym pociągnął za dźwignię, no to nie odpalę. Aczkolwiek nawet jeśli się ona zaświeci, jakoś tu to ustawię w końcu, że się zaświeci, to gdy pociąga się za dźwignię, po prostu gaśnie, ten prąd jest, tam przepływ prądu jest po prostu za słaby do odpalenia tego traktora. No i co dzisiaj będziemy z tym robić? Oczywiście wymiana stacyjki na nową. Jest tutaj, nie wiem ile tych przewodów, 6 na pewno od spodu. Oznaczymy sobie po prostu je, każdy osobno. Są kolorami co prawda oznaczone, zdjęcie sobie jakieś zrobię. Tu mamy jakieś oznaczenia od spodu w tym korpusie, więc zrobię sobie zdjęcie wcześniej. Który kabel ma iść do której dziurki, że tak powiem. Także no, myślę, że powinno się to udać, zrobić. Zabieramy się do pracy. Tutaj mam skrzynkę, w której prawdopodobnie wszystko jest, co mi będzie potrzebne. Bo mam właśnie nową stacyjkę. Polski produkt. Bardzo dobrze, że polski produkt. Nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Nie wiem, czy będę zarabiał nowe przewody. Aczkolwiek to i jakiś śrubokręt zapewne, plus ten klucz do odkręcenia tej górnej śruby. Stacyjka jest nowa. Oczywiście wraz z kluczykiem nowym, ponieważ no ten kluczyk stary ewidentnie mi się wydaje, że po prostu się starł. Jest cieńszy niż powinien być. No. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj te właśnie oznaczenia. No i liczę na to, że to mi pomoże z powrotem ją założyć. Działamy. Thank you.
To, że mamy robotę zrobioną, zobaczymy, czy to jest dobrze. O, świeci się takim dobrym światełkiem. Nie przerywa. Mocne takie światło jest. Dobre jest światło. Dobra. Co, odpalimy go? Kurczę. Przygaszam, czy ujmuję obrotów, to zaczyna lampka się świecić. To oznacza, że następuje mniejszy prąd ładowania niż powinien być. Jak dodam gazu, to zgaśnie ta lampka, to znaczy, że prądnica podaje tyle prądu, ile trzeba.